Hej, witam was serdecznie, z tej strony SU. Wow, ale przyspieszenie. Wow, a no tak, bo ja przecież nie biegam, tylko latam nad ziemią. Fajne, wygląda jakbym biegał. Tu. Okej, w takim razie cel dzisiejszego odcinka jest następujący. Zapieprzamy do Murmur Woods, a najlepiej najpierw do Garoty. Do wąwozu Garoty, a potem do Murmur Woods. Czyli... Boże, jak się tam trafiało. Zaraz. Na górę. W lewo to na pewno pójdziemy do Alvar. Na stówę do Alvar, jeśli pójdziemy w lewo. Boże, nie pamiętam. Może jednak na północ. Spróbujmy na północ. Tak czy inaczej, tej tarczy Eclipse, czyli zaćmienie, raczej nie odzyskam, ponieważ no to jest fajne zadanie i przydałoby się je zrobić naprawdę. Ta tarcza jest zajebista, mógłbym ją nawet zatrzymać, nie kończyć questa, tylko ją zostawić sobie. Ale problem jest taki, że nie jestem w gildii i oni nie otwierają mi drzwi. I w wielu poradnikach jest napisane wyraźnie, że te drzwi powinny się otworzyć za drugim razem. I, ale wtedy oni oczywiście atakują, tylko że te drzwi się otwierają i mi by to nie przeszkadzało, bo ich sam zaatakowałem, więc w zasadzie dlaczego miałoby mi to przeszkadzać? A no i więc problem jest taki, że się nie otwiera, więc musiałbym przyjąć tego typa, który był tam w tej wieży. W tej wieży, ale on nie chciał przyjść, ponieważ tym razem... O chwileczkę, Ravenshore, cholera. Ravenshore, czy to mi po drodze? No tak średnio, ale dobra, niech będzie. No on nie chciał być przyjęty, ponieważ chciał, żebyśmy my zaatakowali jedną z gildii. Ale my zaatakowaliśmy tą jedną z gildii i on wciąż nie chciał. Także widzicie, kręcimy się w kółko i wygląda to chujowo. Że tak powiem. Spróbujmy tego wąwozu Garoty się dostać, to oddamy włócznie. Przynajmniej będzie taki, taka nagroda za kwestiora. Oddanie włóczni. A później pójdziemy do Murmur Woods załatwić. Spróbujemy dwa zadania. Może tym razem uda nam się. Wciąż jednak brakuje mi kogoś, kto mógłby się nauczyć tego czaru zamiany kamienia w ciało. To byłoby bardzo przydatne wtedy. Wręcz niezbędne. Wąwóz Garoty. Dobrze, super. Okej, wąwóz Garoty. Hop. Wąwóz S Garoty. Hop. Dosko. Także oddajemy najpierw włócznie. Nie wiem, to gdzieś tutaj przy tym skrzyżowaniu było. Jeśli dobrze pamiętam, może tu. Trafiłem? Nie, chyba nie. Smoki z Regny. A tam w dupę ja chcę się dostać do Regny. Nie i nie. Wszyscy mają tu jakąś manię smoków. Zelim? Gdzie jest bęben? No niestety... Gdzie jest kurwa ten bęben? Niestety jakoś go nie odzyskałem, bo się boję. Nic w posługiwaniu się magią ciała. Cholera. Jest. Nie, nie ma. Kurde. Gdzie jest ten ziomal? Śmieci. Śmieci. O, chwileczkę. Okej. Spoko, udało się. Ja sobie jeszcze nie rozdałem tych punktów biegłości, wiem o tym. Ale na razie mi się nie śpieszy, bo nie idę walczyć. Kuźwa, gdzie jest ten pieprzony fagas, któremu trzeba oddać to włócznie? Bardzo dziwne w takim razie, że go tutaj nie ma, bo była jego tylko córka. O, odporność na magię ognia plus 2 na stałe, jak miło. Okej, fajnie. Nie wiedziałem, że tego jeszcze nie użyłem. Ekspert w walce bronią. Jeszcze tu. Trenowane smoki. Okej, trasowane smoki. Jeszcze tutaj obejdziemy. I wejdziemy sobie na dwór. Kuźwa, nie ma sukinsyna. To na chuja to włócznie. Tyle kilometrów wiozłem. Przygoda. Z wami? Nie sądzę. Jesteście za słabi.
Tempus, przyłącz się, chyba żartujesz. Ten Tempus to jest chyba najlepszy rycerz, jaki w ogóle jest w grze, w sensie ma 50 level. Jest najwyższą możliwą postacią do przyłączenia. Yo. Zabiło owców smoków, o kurde. Może czas się tym zająć. Nie, coś czuję, że nas by szybko zabili. Chociaż jeśli by podchodzili... O, wreszcie. Kurwa, wreszcie, nareszcie. Znalazłem sklep, który posiada fajne przedmioty. Płatnasz. Wypraszam sobie. Myślałem, że powie wypierdalaj. O, intelekt plus osobowość. Dobrze, damy to jej. Łap. Szukacie miecza? Nie, nie szukam miecza. Zresztą masz bardzo dziwną minę, człowieku. Boję się ciebie. Sprzedajemy na pewno to i to. To by się przydało te naczynia lisza sprzedać, bo w zasadzie nie potrzebujemy tego. Te kije. Niech zostaną na razie. I tutaj już nic nie ma. W takim razie mag zostaje. I wrócimy i w końcu kupimy im normalne ludzkie kuźwa zbroje. Nie, nie chcę jeszcze do zamku wchodzić. To jest karczma. Proszę bardzo. Dzięki za żarło. Nasze sanktuarium. Niech spłyną na was wszelkie łaski. Mhm. Łaski spłyną jak was tutaj wydupce. Najlepsze towary. Wow. Wow, rozbrojenie pułapek plus 7. No proszę, proszę, proszę. Plus 12 magia plus piękne, piękne rzeczy. Leczenie obłędu. Przydałoby się. Identyfikacja przedmiotów naprawa. Nie, 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 naprawdę nie potrzebuję tego. Naprawdę. Nie, nie wciskaj mi tego, proszę cię. I teraz tak, sprzedajemy. Hop, hop. Leczenie chorób, leczenie paraliżu. Dobra, to może zostać. Jabłko. Nie. Nie wiem, co to jabłko. Hop, hop. Hop. Cyk. O Boże, sprzedałem jakąś książkę, nawet nie sprawdziłem, co to jest. Nie jestem pewna. Dobrze, hop, hops. Zamiana kamienia w ciało, na pewno tego nie sprzedamy. Proroctwo słońca, też tego nie sprzedamy. Tego też widzę, nie sprzedamy. I leczenie chorób też nie. Problematyczne. Wejdźmy do tego zamku. Stormlands, Ebonest. Mam tą włócznię. Halo? Mam tą włócznię. Chcesz ją? Nie chcesz? Nie, to nie. Okej, okay, rozdajmy sobie punkty umiejętności. Tak myślę, że czas chyba rozdać te punkty umiejętności. Potem pójdziemy kupić lepsze zbroje. Także... Magię ducha olać. Maczugę. Na pewno. Naprawienie. Kupiectwo nie. Kupiectwo 5 ekspert, kupiectwo 2. Boże, ale żal. Ona powinna w kupiectwo lecieć. A zresztą, wiecie co? Oleć. Damy tutaj, będzie kupiectwo na mistrza. Ja sobie to zapiszę. Kupiec, mistrz. I co tam jeszcze rozdałem? Boże, nie pamiętam. A, maczugę, mistrz. Dobrze, mamy dwóch nauczycieli do zrobienia. I 10 punktów jeszcze, czyli w zasadzie sporo. Tarcza. Tarcza, tarcza, tarcza. Mistrzowski i kolczuga ekspercki. W takim razie w tarczę lecimy. I w zbroję skórzaną. Kolczugę, ekspert, sekspert, medytacja mistrzowska, więc w medytację polecimy. Teraz ten smog. Identyfikacja przedmiotów na maksa, arcymistrz, identyf, arcy. W ogóle, o, matko. No dobra, to ten będzie miał arcymistrza, a ten ma mistrza, trochę lipa. W ogóle jak on wygląda. Te biegłości olać. Medytacja. Regeneracji nie potrzebujemy. Medytacji nie potrzebujemy. O, medytację będziemy potrzebować. Medytację mistrzowską, ale to w Murmur Woods. W takim razie dobijmy sobie tutaj do 9. I myślę, że regenerację palniemy. Teraz nasz nekros piękny. Magię ognia. Myślę, żeby przydało się na większe wbić.
Rozbrajanie? Nie. Medytacja? Arcymistrzowska może być. No piękna, piękna. W takim razie wbijmy tą medytację wyżej. Kij jest już mistrzowski. Magia wody i powietrza. Magia ognia. Aha. Dobrze, dobijmy do magii ognia wyżej. I jeszcze sobie walniemy. Strasznie dużo tutaj można powybierać, tylko to jest w zasadzie fajne i przyjemne, że tak jest. Okej, 6 punktów zostanie. I teraz tej. Umiejętności Olna ma zajebistą tą tarczę. Kurde, piękna jest. Kupiectwo, nie? Rozbrajanie na maksa. Czyli nauczyciel. Rozbrajanie arcy. Jeszcze zostało 24 punkty. Kolczuga na arcymistrzowskim poziomie. Boże święty. Dobra, zrobimy tak, zrobimy tak. I zrobimy tak. I tak. I kupiectwo, tarcza. W zasadzie tarczę też sobie walniemy. Czyli sporo. Ją tutaj wbiliśmy w górę. I ten jest na 10, więc można to olać. Smoki arcy. No to jeszcze niestety nie możemy. Trzeba być wielkim żmijem, z tego co pamiętam. Na stówę tak jest. Żeby się nie zdziwił. Identyfikacja przedmiotów niepotrzebna. Medytacja. No. Przyda się. Czyli medyt mistrz. Zapisane. I kupiectwo. Okej. Okay. Co jest? Kurde. Aha, okej. Okay. Kupiectwo nie. Percepcja. Percepcja. W ogóle nie używam tego. Regenerację już mamy na ekspercie. Czyli wbijemy to na górę. I medytację dobijemy. Powiedzmy, że tak do maksa. Teraz mamy sporo nauczycieli. I to włócznie do oddania. Ale tak jak wam obiecałem, idziemy sprawdzić te zbroje. Piękne. Plus 12 tarcza. Plus 12 tarcza. Zwiększona wartość. No to fajnie. To gorzej dla mnie. Pancerz plus 12. To jest płytuwa. I to jest płytuwa. A ja się tak cieszyłem. Że płytuwy nam w ogóle się nie przydadzą, wiecie? Nie, one się w ogóle nam nie przydadzą. Ale jedną kolczugę plus hełm można kupić. Hełm to na stówę kupimy. Nie wiem jak z kolczugą. Ta będzie to nosiła, a ta... Okej, dobra. Dobra. Bierzemy w takim razie to i bierzemy hełm. Okej, trochę nam zjechał złota, ale to nic. Hełm plus 12 dla ciebie. Plus 8, plus 10, proszę. Plus 8 osobowość, czyli to do sprzedaży. I kolczugę zakładasz ty, a skórzaną zbroję chyba nikt. Bo to ma 18, to ma 16 i to ma 18. Oddaj to. O, w ten sposób. Hop, piękna zamiana. I to zostaje nam w takim razie sprzedać, bo ten ma zajebistą zbroję, której nie warto sprzedawać. Sprzedaj, sprzedaj to i sprzedaj to. Super, czy jest tu jakiś mag? Z tego co wiem, to był tam mag, to sprzedamy te wszystkie amulety, to nałujmy kasy równo. Sprzedaj. Dobra. Pusto, pusto, pusto do sprzedania. Wytrzymałeś plus 3. Odporność. Amulet, amulet. Hop, 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 hop. To zostawimy sobie, bo to wytrzymałeś plus 3. To się przyda dla naszej magiczki. Okej. Okay. Wszystko w zasadzie, co chciałem zrobić. Za chwilę wracam. Okej, okay, musiałem tylko sprawdzić, jak się czas nagrywa. W sensie gra. No dobra, w takim razie moi drodzy, robimy taki śmieszny wypad na nagi. Pójdziemy spróbować odzyskać ten sarkofag Korbu. Myślę, że to się przyda, jako że już tu jesteśmy, ponieważ przeczytałem, że dlatego ten Stormlands, w sensie ten Ebonest nie działa, ponieważ gdzie to w ogóle jest? Chwila. Tylko się przybliżę. Stormlands, rezydencja Stormlands, dokładnie.
Dlatego on nie działa, ponieważ tego blazena Stormlensa wciąż nie przywróciliśmy do jakby... nie uwolniliśmy go. I ona sobie tutaj gada, ale dopiero kiedy jego uwolnimy, czyli pójdziemy do Ravenshore po lek, wtedy dopiero będzie można aktywować i skończyć ten quest. To znaczy, żeby... Widzieliście to? Jebnąłem głową Gzyms. I mi zabrało życie. Piękne. Także pójdziemy na Nagi. Nie jest to najlepsze, co mógłbym zrobić teraz, ale chcę wykorzystać po prostu to, że jestem tutaj i nie tracić czasu. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Także na pewno zrobimy... nie mam odporności na wodę. To bardzo niedobrze. To bardzo niedobrze. Mhm, super. Dobra, spróbujmy. Zapiszmy. I spróbujmy się tam dostać. Do tego budynku. To na pewno pamiętacie, jak tutaj z nimi walczyłem, a raczej uciekałem przed nimi, bo tu ich jest bardzo dużo. One używają magii wody i szrapneli. Kamienna fasada tej starożytnej świątyni rozpadła się w pył ze starości. Pozostała jednak tajemnicza i majestatyczna. Spróbujemy sobie... Wow. No trochę grubo jest. Dobra, nie jest źle. Wow, jeszcze. Starszy wężoczłek. No niestety tutaj tak oberwaliśmy, ponieważ... Fajna muzyka. Faktycznie bardzo przyjemna muzyka. Ponieważ problem jest taki, że... zablokowały nas. Dobra, gniazdo nag. To może być trudne, bo zostały nam... A ten jeszcze jest zatruty. Ale na szczęście mam coś takiego jak... leczenie zatrucia. Dobra, spróbujmy ten. Tak mi nic nie zrobisz. Nawet jeśli nie mam tego leczącego, to powinienem sobie z nimi poradzić. Dobra, tu jest jakaś dłuższa droga, to na razie ją zostawię. Sprawdźmy to. Okej. Okay. Sprawdźmy to. Dobra, bijemy z korzysynów. Okej. Okay. Jeszcze środkowe. Skomplikowane mechanizmy. Dobra, okej. Okay. A, jeszcze było ukryte, no proszę. Złota! Co da? Co to jest? Fragment dziennika. Zwiększa efekty wszystkich zaklęć magii światła. O, wow! Piękne! Skóra nagi. Ojku, trochę... trochę kiepsko, bo jest dość duża. No dobrze, damy to jej. Ona i tak tego nie założy, bo tutaj ledwo żyje. Ale to nic. W takim razie pozostaje nam tylko pójść dalej. Myślę, że damy radę, ludzie. Wiecie, tak jakoś czuję, że damy radę. Tylko trzeba będzie być bardzo ostrożnym. W sensie wychodzić, strzelać, cofać i tak dalej, żeby one nie trafiły. Żeby one nie obeszły. Skurwysyny. Smoki ładnie tutaj ich łoją, naprawdę. Pozdrawiam. Taki kurde smok morderca. Jeb w mordę, rozpadła się. Pozdrawiam. Straszne. Okej, okay. Jest jakieś wejście na bok. Okej, okay, są nagi. Nie można pozwolić, żeby z miecza walnęły. O, jaka wytrzymała, no bo to królowa. Okej, okay, wszystko jasne. Ono ma resista prawie na wszystko. A zresztą ten z pięści wali, kretyn. Dobrze, inaczej to zrobimy. Bo on z pięści wali. Proszę. Kija. Trzymaj. Dobra, trochę wycofujemy się. Trucizna, spoko, mamy dużo eliksirków. Dobra, rzucaj ziomal pośpiech. Trucizna, spoko, nie ma sprawy. To chyba było... Nie, to było choroba, to było ten... Fioletową, potrzebuję fioletową. O kurwa, nie mówcie, że nie mam.
Miałem tylko jedno. Dobra, dwa mam. Zostawimy na tego. Reszta niech się leczy takim czymś. Wow, fuck, to było nie fair. No, to było nie fair. Ale to nic. Kuźwa, no tak, jasne. Wciśnij guzik na środku dziwnego pomieszczenia w starożytnej świątyni. Potem płacz, że cię zabiło. Dobra, zaraz tutaj wybijemy ich. W zasadzie możemy jeszcze zawsze wrócić szybko do tego fortu i się uleczyć, jasne. To też ma... to też jest pomysł. Okej, okay, teraz pójdziemy chyba w prawo, tak? Gdzieś indziej poszedłem. Coś tu jest? Jest tutaj. Kto się rozbrajaniem zajmował? Zapewne ta, która jest... O Boże, jaki żal. Dobrze, to nic. Nie, to w takim razie nie. Nie. O cholera, chciałbym ją przywrócić do życia. To wszystko byłoby w porządku wtedy. Tylko, że kto miał rozbrajanie? Ona miała rozbrajanie. I to na arcymistrzowskiej niemal. Kuźwa, czemu ona zawsze musi zginąć? Ale był taki czar, telepatia, który pozwalał na otworzenie skrzyni na odległość. Jestem pewien, że tak było. Tylko... ja go miałem. Jestem pewien, że go miałem. Proroctwa Słońca. Kuźwa. Dobra, no co zrobimy w takim razie? Tak, że na szybko wyjdziemy. Pójdziemy... wow. Pójdziemy się podleczyć. Pójdziemy się podleczyć i wrócimy tutaj natychmiast szybciutko. Ło, jeszcze jedna idzie tam za mną. Tutaj. Chodź, królowo. Dużo was tutaj. W ogóle jakieś kobiece rządy widzę tutaj zaszły. Kobiece królestwo. Okej, okay, teraz tutaj z tego co pamiętam. I tutaj. I idziemy się szybko leczyć. Wow, dobrze, tutaj jednak ten. Jezu, jest tyle ich na mapie, że się cieszę, że ja tutaj z nimi nie walczę. Okej. Okay. Najpierw oczywiście dokarczmy. Później oczywiście wracamy tam. Dzięki. O, oh, wow. Trucizna i trucizna. Nie wyglądacie najlepiej. Nasze sanktuarium jest dla was otwarte. Subcio. Płyną na was wszelkie łaski. Subcio. Okej. Okay. I teraz co? Teraz co? Kurde, nie pamiętam. Teraz oczywiście to. I zaraz do was wracam. Okej, okay, będziemy powoli, moi drodzy, kończyć. Ja tylko tam dofrunę do tego gniazdka tych nagich potworzyc. I spróbujemy te gniazdko tam wybałamucić i zabrać bęben zwycięstwa. Czyli w zasadzie wykonać jednego z questów. Strasznie hałasują te nagi. Mam niemalże ściszoną grę na maksa i wszystko jest w porządku, tylko właśnie problemem jest... te hałasowania. Okej. Pośpiech. Pośpiech. Okej. Kamienna skóra poproszę jeszcze. Dziękuję. Zapis. Okej, tutaj skończymy. W kolejnym odcinku przeczeszemy te gniazdko. Oddamy ten bęben zwycięstwa komuś tam. I myślę, że będziemy mogli podskoczyć do Ravenshore po to, żeby zdobyć lek dla tego odzioma z Shadow Spire. Także do zobaczenia, trzymajcie się i pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa! I czekam na komentarze. Hej!